Mamy początek roku, a już wyciekła lista zestawów z Lego Ninjago na wakacje, więc dzisiaj omówimy sobie tę listę oraz wskrócę dla Was nowego shorta, który wyszedł parę dni temu na oficjalnym kanale LEGO. Zapraszam. Najpierw zastanówmy się, czy te zestawy będą kolejną falą z Ninjago Core, czy już może nareszcie są to zestawy z 16 sezonu. Ja uważam, że są to już zestawy z 16 sezonu, ponieważ dostaliśmy już falę z Ninjago Core i myślę, że jak te zestawy są zapowiedziane na wakacje, to muszą one być już na 16 sezon Ninjago. Sama lista zaczyna się od świątyni Smoka Ninjago 4. Na szczęście będzie to jedyny zestaw dla tych najmłodszych i reszta to powiedzmy już sobie są normalne zestawy. Po samej zestawie nie spodziewam się jakichś fajerwerek i świątynia będzie kosztować 39 dolarów. Wokół tych zestawów, które w nazwie mają Golden Dragon, czyli Złoty Smok, nazbierało się dużo nieścisłości, bo jedni uważają, że będzie to Złoty Smok z jakimś pojazdem jednego z ninja, a reszta, że po prostu pojazd z jakimiś na przykład detalami przypominającymi smoka. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej opcji, czyli że będą to po prostu zestawy ze smoczymi elementami, ponieważ nie wydaje mi się, żeby ta cała fala zawierała tak dużo smoków. Pierwszym z tych zestawów jest Złoty Smoczy Motocykl Jaya, który swoją drogą jest najtańszym zestawem, ponieważ kosztować będzie tylko 19 dolarów, ale jest także najmniejszym socikiem i zawierać będzie 137 elementów. Złoty smoczy krążownik kola, czyli mamy pierwszy latający pojazd, przyjdzie nam za niego zapłacić 39 dolarów. Złoty smoczy na Zeina. zejna. Kolejny pojazd, tylko tym razem, będzie kosztować 19 dolarów. Mroczna świątynia, albo jak można wyczytać z innej listy, świątynia kryształowego króla. Budowla będzie składać 703 elementów i kosztować będzie 79 dolarów. Kryształowy król. Tu najbardziej jestem ciekaw kryształowego króla. Jak myślicie, będzie to na przykład nowy antagonista, którego poznamy w 16 sezonie Lego Ninjago? Na razie możemy tylko snuć domysły na ten temat, ale odnośnie zestawu, to wiele źródeł mówi, że będzie to po prostu kryształowy król, czyli zestaw z jedną albo zeroma figurkami, a kryształowy król będzie składać się cały z klocków. Złoty smoczy na Cakaja. Z tych Złotych Smoczych Pojazdów to będzie prawdopodobnie największy zestaw, ponieważ składać się będzie z 624 elementów i kosztować będzie 89 dolarów. Przedostatnia pozycja to po prostu Złoty Smok, albo jak badają inne źródła to może być Złoty ultra smok Lloyda. Sam smok składać się będzie z aż 989 elementów, potężna liczba. Więc raczej każdy spodziewa się, że będzie to jeden z najlepszych i zarazem największych smoków w serii LEGO Ninjago. No i ostatnia pozycja na liście to Mech Samurai X. Inne źródło wskazuje na to, że może to być po prostu mech Samurai X, ale nie, ale czy nie czy po prostu Samurai X, czyli teraz już Pixel, będzie składać się on z tysiąca trzech elementów i jest to największy zestaw w całej fali. Cała fala zapowiada się mega ciekawie, więc pozostaje nam tylko czekać na więcej informacji. Teraz przechodzimy sobie do shorta, który parę dni temu został opublikowany na oficjalnym kanale LEGO. Więc teraz wam go skrócę. Kaj i Jayem prowadzą konkurencję, która zbije więcej cegieł, ale mistrz U postanawia zakłócić ich zabawę i przypomina im, że mieli podmedytować na dziedzińcu o sześciu cnotach Spinjitsu, których okazuje się, że każdy ninja, dlatego mistrzu przypomina im, że to są ciekawość, balans, mądrość, uczciwość, hojność oraz odwaga. Mistrzu mówi, że każdy prawdziwy ninja powinien znać te sześć snut z Ale nagle mistrza uporywa gigantyczny zielony smok. Ninja próbuje jeszcze go tam powstrzymać, ale nikt nawet raz go nie trafia. Smok ucieka przez portal, a za nim wskakują ninja. I tak zakończa się ten minifilm. O i jeszcze na końcu zawalają się resztki muru, z którego Kai wraz z Jayem pożyczyli sobie cegły. Nie jest to jakieś niewiadomo co się chodzi o tego shorta. Poprzednie, które wyszły na dziesiątą rocznicę Ninjago, były dla mnie lepsze. Ale czekamy na kolejne... Które też dla was skrócę Wiele osób zastanawia się kiedy będzie ten szesnasty sezon Ninjago Ja spodziewam się go jakoś po wakacjach Ponieważ zestawy wyjdą jakoś przed wakacjami Ale jeśli chodzi o polskie tłumaczenie To raczej wiele osób przyzwyczaiło się już do tego Że jest to zazwyczaj kilka miesięcy Więc nie byłbym zdziwiony jakby w Polsce Wyszedł dopiero na początek roku 2023 To tyle co przygotowałem dla was na dzisiaj Polecam obejrzeć odcinek Który właśnie wyświetla się w karcie w prawym górnym rogu ekranu Oraz dziękuję ostatnim subskrybentom kanału I już z sami żegnam do usłyszenia. Cześć.